Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z gry online. Dawno gier online nie było, więc jeżeli chcielibyście częściej, to poproszę o kciuki w górę na motywację, żeby to się częściej pojawiało i oczywiście napiszcie w komentarzu grę online, w jaką mam zagrać w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na grę Bomb It 6. W siódemkę grałam i chyba w czwórkę grałam, więc tak nie po kolei, ale przypomniałam sobie o tej grze, że mi się nawet podobała, więc zacznijmy sobie start. Proszę bardzo. Dalej, zaczynamy. Gracze 1, tak, tak. No i zobaczmy, mogę sobie tutaj wybrać mój awatar. Oczywiście zawsze wybieram dziewczynkę, może teraz wybiorę sobie fioletową. Startujemy. Czekamy, czekamy. Ładowanie. Już się nie mogę doczekać, bo pamiętam tą grę. W ogóle zapraszam, żebyście sobie nadrobili zaległości. Czekajcie, tu jestem ja. Chyba spacją się rzucało bomby, dobrze mówię? Tak. Ej, to jest takie świąteczne. Czy wy to widzicie? Kurde, mogłam sobie to na święta zostawić do grania, no ale co zrobić, skrzaty. Dobra, teraz będę chyba szybciej chodzić. Ta. Chciałabym mieć bonus, taką bombę kolejną, no nie? Czy tam się coś wybuchnie? Jesteśmy już bliżej. Ogólnie, jeżeli nie pamiętacie, co chodzi w tej grze, to mogę wam powiedzieć. Ogólnie trzeba tak zrobić, żeby przetrwać. Bo będziemy się tutaj bić, wybijać. I ja chcę być tutaj jak najlepsza, czyli będę się tutaj chować. O, w mordę szczeli, co tu się stało? On wypalił jakąś bombę, ale patrzcie, ile bomb już mam. To jest najlepsze. I teraz ja mogę robić... Jestem motorem! Ja będę jeździć teraz. Patrzcie, ja mogę jeździć, czy ja mogę w ogóle jeździć po różnych miejscach. Jezus Maria, co oni robią? Oni się tu zaraz zablokują, wszyscy. Uuu, ludzie! Zablokowali mnie tu! Padłam! Masakra! Ale dobra, mam chyba jeszcze jedno życie, coś w tym stylu. Może dlatego, a może motor mi po prostu padł. Ja sobie pozbieram te bonusy, zobaczę, o co tu chodzi w tych bonusach. Dwa, co to jest dwa? A ja mogę zrobić dynamit. A, wypaliłam go, mam jeszcze jeden, dobra, to wykorzystamy do niego. Nie, on coś miał, on miał tą czapę i dlatego się nie udało to zrobić. Już wiem, zebrałabym ten bonus, ale boję się, że on tu przylezie do mnie. Mhm. Dobra, więc czapka wtedy mu spadnie, to może tak wygląda. Nie wiem, o co chodzi z tym przesuwaniem, też nie za bardzo wszystkie bonusy znam, ale jak widzicie, udało mi się dotrzeć tutaj do samego końca niemalże, bo jestem z ostatnim typkiem. Powiem tak, czuję nieźle. Jak ja te bomby przestrzelam? O kurde, przecież ja mogę je... Dobra, wiem, co to oznaczało. Jak on jakieś teleporty tu ma. On jakieś takie ma dziwne rzeczy. Dobra, mam samochód. Bierę go. Ciekawe, o co chodzi z tym samochodem, no nie? Gościu, jadę. Jadę po ciebie, bagiety szykujemy. Wystrzelił mnie! Czy ja przegrałam tu? Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Dobra, wiem, co to jest. A, padliśmy razem! Porażka! Razem padliśmy! Jak to się stało w ogóle? Dalej, no. Nie wiem, o co chodzi. Może ja się nie przesunam? Może on mnie zablokował? Dobra, idziemy teraz do planszy z kwiatkami i grzybkami, czyli taka sympatiko. O, teraz będę szybciej chodzić. Czekamy na bonus z bombami kolejnymi, żeby było jak najwięcej. Jak na razie porażka. Zawsze mi się udawało grać tą grę, a teraz była taka ostra rywalizacja, że tak powiem. Skrzatki padnie. Nie, te skrzaty to są takie, że się nie da ich zrobić. Dobra. Mój błąd, my bad. Czy ja nie mam dłuższych bomb, no nie? O, ale ktoś mi tu przerzucił bonus, więc się cieszymy. A, bo to te kwiaty co jakiś czas wystrzelają. Po prostu mam co jakiś czas bonus od kwiatków. Ej, to są długie bomby. No, już takie w miarę długie mam, więc trzeba uważać. A widzicie? I tutaj oni strzelają moje bonusy. Nie wiem, nie chciałabym chyba do tego gościa iść, ale spróbujmy sobie niebieskim trochę powalczyć. Bomba. Dobra, spróbujemy teraz, do niego pójdziemy. Zobaczcie, to są jakieś fajne bonusy. Okej, jakaś strzelanka, nie wiem, o co w niej chodzi, ale mam teraz... O, mogę tu wypalić kogoś. Ciebie zabiję! Kurde, to jakaś bomba we mnie strzeliła. Aha, bo ja może muszę być przodem do niego. Ha, i dzięki temu bonusowi jest zwycięstwo. Yo, yo! Ej, fajnie mi się w te gry gra. Dlaczego ja w niej nie grałam? Zapytać się pewnie. Powiem szczerze, nie wiem, bym się napijała, więc mogę zrobić. W kinie jesteśmy. Ciężko było mi jedną ręką to ogarnąć. Co to ja mam? Szoto się dzieje, szoto jest, a szoto jest kobra. Patrzcie. O kurde. Jakieś pioruny, wstrząsy. Dobra. Tutaj mamy coś. O, jakieś eliksiry, świetnie. Jak on skacze? Co to za skoki? Co to za skakanie? Skakany fotel leci. Here. Zadymka.
Lulululu! Udało się schować. A nie, to chyba ja przesunęłam. Nie wiem, kto to zrobił. A tu jest teleport. Nie wchodzę w nie. Boję się. Wszyscy padli naraz, ale zwyciężyłam. Jak to możliwe? Chyba ostatnia byłam. Nie, to było grube. To było grube. Lecimy do kolejnego poziomu. Kochani, naprawdę, dajcie mi znać, jakie inne gry grać z tych online, bo mam taką chęć teraz pogrania. Tylko właśnie nie mogę znaleźć nic takiego, co na przykład wy byście chcieli oglądać, bo ja to mogę we wszystko, nie wiecie, co chodzi. No prawie, prawie. Są może jakieś moje limity grania. Dobra, lecimy tu po jakieś eliksiry. Nie wiem, o co chodzi z tymi eliksirami. Może powinnam czytać jakieś poradniki do tej gier, ale ja tak lubię sobie grać na chillaucie, na spontanie, na luzaku, żeby wiecie. Ej, patrzcie, jak się kręcę. Śmieszne. To było śmiechłe. O, tam jest jakiś fajny bonus, pójdźmy po niego. Nie wiem, o co chodzi. Mors? Jak ja jestem morsem! Jazda na maksa. Jak on mi to je! Widzicie? On mi to zjada. Kurde, padłam. Co mnie strzeliło? Tu mam jeszcze jakieś takie dziwne rzeczy. Pingwiny jakieś są. Okej, mogę tego gościa walnąć. Dobra, zostaliśmy we dwie osoby. We dwie osoby. Tydryty. Dobra, chodźmy do niego. Trzeba tu coś pozabijać. Nie wiem, o co chodziło. Nie mogę tego zrobić. Jak ja bombę przesuwam. Niedobrze. O, sam się zabił. Gratulacje, gratulacje. Wygrał pan termos z kawą. Super. Jakieś bonusy za czas dostałam. Tryb przygodowy. Ale fajnie, zobaczcie. Nie wiem, czy tam... Na razie nie będziemy uderzać na początku w tą stronę, ale widzę, że on chyba chciał się z nami pobić. Spróbujmy sobie zrobić więcej pola dochodzenia. Kraby. Czy one będą nam przeszkadzać? Czy one przechodzą przez to? Nie, nie przechodzą przez muszle, więc całe szczęście. Okej, jakiś młotek jest. Spoko. O Jezu, to ja się zabiłam jeszcze przez to, ale kogoś innego chyba zabiłam. A gościu, here, zabij się. Dobra, on nie jest taki głupi, tak mi się wydaje. On chyba umie grać, tak mi się wydaje. O Jezu, zapomniałam się o tym. Nie, jeszcze jedna osoba jest. Kurde, nie widziałam tego. Dobra, nie będziemy do kraba szli, bo ten krab to jednak jest trochę niebezpieczny. O Jezu, ale wybuchło. He, sam się zabił. Dobra, idziemy teraz do tego gościa. Hello, zielony! Witam pana! Kraba można zabić? On się zabije? Nie. Ale patrzcie, ile mam bomb. 5 bomb mogę stawiać, to nieźle. To dobre bomby, co? Ja liczę, że ja nie mam dużych zasięgów, więc liczę, że on się tymi zasięgami dużymi trochę... pozbawi dobrej gry z tego względu, że po prostu no te zasięgi bywają mylne. Czasem chce się za dużo tego wszystkiego nastawiać, tak to jest. On tutaj zbija wszystko, żebyśmy nie mogli się ganiać. W sensie chować. Patrzcie, mam bomb. Hehe, siema. Siema, Heniu. Dobry Mujin z Afryka. No i kurde, nie chce do nas przyjść jakieś eliksiry. Mam jeszcze 2 życia. Udało się, ale była walka, aż kurde nie za... Ej, on wlazł w kraba! Uciekał przed swoją bombą i wlazł w kraba! To są jazdy. Fajna ta gra. Teraz jakieś wesołe miasteczko, koniki, kucyki, pony, przyjęcie. Pić mi się chce przez to krzyczenie, ale powiem wam, że dzisiaj tak na hardkorze tyle filmów porobiłam, że to jest głowa mała. Nie idziemy do tego gościa, musimy w tą stronę chodzić, żeby zrobić sobie troszeczkę więcej miejsca do zabawy. Uuuu! Zablokował mnie! Nie? Wyszłam! Pierwsza moja wystrzeliła! To był fuks! Ale to był fuks! O jeny! To było niezłe! Tyle wam powiem. A ja nie mam 2 bomb. Okej. Okay. Ale mam długie te bomby. Chodź, chodź! A, było blisko. Ale nie tak blisko! Ale zostawiliśmy się tymi bombami. Jak ja postawiłam i on przecież jeszcze postawił. Kurde! A to był taki fart. Tak się przyfarciło, że to naprawdę... Nie uwierzę w to wszystko. Gościu. Ale to hit! Ta gra to hit, naprawdę. To jakieś śmieszne. Ale dlaczego on mnie tak chce bić? Ja bym była twoim znajomkiem dzisiaj z chęcią. Co eliksiry? Weźmiemy je. Aż przez te krzyczenie pies do mnie chce wejść, ale nie damy mu. Co on zrobił? Ale walło. O, poszło. Jak on zabija tych ludzi chyba. Ja boję się. Ej, tamtego jeszcze zabiło. Nie wiem, o co chodzi. Przecież on tam stał. Aj, aj, aj! Ale mi się sama zabija przez ludzką głupotę.
Dobra, jest git, będzie dobrze. Jak widzę jak na razie, że mam najwięcej tych wszystkich jakichś żyć wśród nich, więc dobrze. Jest jakiś czas mierzony, 83, więc może po tym czasie po prostu wszyscy wygrają albo dadzą nam jakieś dodatkowe rzeczy, nie wiem. Spróbujmy tutaj coś poświrować jeszcze, tak delikatnie. O, zabiło go, dobra, więc został tylko jeszcze jeden razem z nami, zielony. Buty, żebyśmy szybciej chodzili, to wszystko nam się przyda. Więcej bomb, mam 5 bomb, zaraz będę miała. Nie, jeszcze nie mam, bo nie wzięłam tamtej dodatkowej. Ale pójdę sobie po nim, dlaczego by nie. Po prostu powinnam wszędzie stawiać. Ej, się zabijam swoją własną bombą, ale jajca. Dobra, mamy 50 sekund do końca tej gry, więc zobaczymy, czy ktoś wygra, czy ktoś nie wygra. Dobra. Chodź tu trzepak. Zabijam go, albo sam się zabił, nie wiem. Gramy dalej, gram dalej, podoba mi się to. Gra ukończona, to nie ma dalej. Pięknie, wygrałam. Wygrałam, No i co? I po takiej grze online, po takim powrocie do gier online chcę się dalej grać. Jak chcecie więcej bombit, to oczywiście też dajcie znać. I inne gry, jakie byście chcieli. I łapki w górę dla serii gry online. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco, to nic nie kosztuje. A będzie mi bardzo miło. Założenie konta jest po prostu za darmo, każdy może to zrobić. A jeśli się odezwiecie w komentarzach, że jesteście tutaj, kto dotrwał do końca, jestem tutaj, niech pisze. Do zobaczenia, buziaki. Pa!